Cześć, to Marek Trybu Solo. Dzisiaj pokazać Wam grę Draft and Trade Records, grę wydaną przez Inside Up Games. Dziękuję wydawcy za przesłanie egzemplarza do recenzji. I to jest wykreślanka muzyczna od 1 do 6 graczy, muzyczna w sensie w temacie, dlatego że będziecie zarządzać tutaj zespołem muzyków, zatrudniać gitarzystów, wokalistów, ludzi zajmujących się sprzętem, wyruszać w trasę, nagrywać płyty, nagrywać jakieś tam single i oczywiście będziecie starali się zdobyć jak najwięcej punktów. Ja Wam teraz pokażę w skrócie, na czym polega rozgrywka, jak się w tą grę gra, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Tak wygląda gra przygotowana do rozgrywki. Oczywiście jeśli gracie więcej osób, każdy gracz dostaje taki arkusz swojego zespołu, ale mamy jakieś karty celów wyłożone, karty, które będziemy dociągać i pozwolą nam wykonywać akcje. Tu mamy talię celów, tych celów jest wszystkich dużo, dużo więcej. Kolorowe kredeczki, w którym będziemy coś tutaj sobie rysować i ołówki, w którym też będziemy rzeczy zakreślać i wykreślać. Jak wygląda rozgrywka w tej grze? Rozgrywka dzieli się na rundy, można powiedzieć, każda runda dzieli się na tydzień i weekend. Tydzień będzie polegał na draftowaniu. Zaczynamy z 5 kartami na ręce. Z tych 5 kart wybieramy sobie jedną i to będzie akcja, którą wykonamy. Mamy takie akcje niebieskie, wtedy wykreślamy jedną sekcję tu, mamy akcje żółte, wykreślamy sobie jeden jakiś znaczek tutaj, albo mamy członków naszego zespołu, naszej ekipy i wtedy ich gdzieś tutaj sobie zaznaczamy, wpisujemy i to też da nam oczywiście jakieś punkty na końcu gry. Na tej planszy mamy też takie sekcje jak tutaj tournée, czy nagrywanie płyt, czy singli, czy tutaj jakieś takie harmonie, czy synergie między członkami naszego zespołu, ale tych rzeczy nie możemy odpalić z kart. Je możemy tylko odpalić, jeśli dostaniemy je jako bonus z innych akcji, które gdzieś tutaj sobie wykreślimy. I mamy te 5 kart. Z tych 5 kart wybieramy jedną, przekazujemy drugiemu graczowi, dostajemy kolejne karty, potem drugą, trzecią. Kiedy zostaną 2 karty, dostaniemy od innego gracza, z tych 2 wybieramy jedną i tą 5 odrzucamy, czyli 4 akcje jakieś wykonamy i następuje koniec tej części rundy i przechodzimy potem do weekendu. Weekend polega na tym, że wszyscy gracze z tych wyłożonych kart celów, zawsze mamy 4 takie karty wyłożone, gracze mogą zdobyć za to punkty. Każda karta celu mówi, co musicie zrobić, żeby ją zrealizować. To jest też opisane słownie, ale też pokazane jakby rysunkiem. Jaką bonusową akcję dostaniecie, jeśli ją wykonacie i mówi Wam, ile punktów zwycięstwa dostaniecie na końcu gry za zrealizowanie tego celu. Kiedy mamy ten etap weekendu, więcej graczy niż jeden może zrealizować dany cel, a jeśli chociaż jeden gracz zrealizuje cel, kartę celu odrzucamy i uzupełniamy potem nowym, który będziemy mogli sobie zrealizować podczas kolejnej rundy. Jak długo gramy w tą grę? Gramy tak długo, aż ktoś zrealizuje 6 celów, albo ktoś zatrudni wszystkich 12 członków ekipy, albo kiedy ktoś wykreśli 5 takich jakby porażek. Dlatego, że w czasie gry w pewnych momentach musimy taką porażkę sobie tutaj zaznaczyć. Ona daje ujemne punkty na końcu gry. Jeśli ktoś 5 porażek zaliczy, gra się kończy. Czyli albo 5 porażek, albo 6 celów, albo 12 członków ekipy. Kart celów jest cała masa, także szybko się Wam nie znudzą i nie jest tak, że w każdej grze macie te same. I jak wygląda wykonywanie tych akcji? Mamy te 5 kart, powiedzmy, że dostaliśmy na początku rundy 5 kart. Z tych 5, tak jak mówiłem, wybieramy jedną. Niektóre działają bardzo prosto, dlatego że ta niebieska, sorry, że tak tasuję, ta niebieska albo ta żółta sekcja, one są proste. Na każdej z tych kart macie pokazany symbol. Bierzecie i na swoim arkuszu taki symbol, czy w tej żółtej, czy w tej niebieskiej sekcji wykreślacie. W tej sekcji żółtej chodzi o wykreślanie całych wierszy, albo całych, znaczy całych kolumn, albo całych wierszy. Jeśli wykreślicie cały wiersz albo całą kolumnę, dostajecie premie, które są pokazane na górze, na dole lub z lewej i prawej strony. W tej sekcji niebieskiej chodzi o wykreślanie tych białych tutaj ikon. Jeśli dwie takie rzeczy wykreślicie, dostajecie ten bonus, który jest pomiędzy nimi. Tu na przykład byście mogli nagrać singla, czyli wtedy odkreślacie sobie jedno pole tutaj. Jeśli decydujecie się na zatrudnienie jakiegoś członka zespołu, bierzecie sobie jego kartę i tak, w środku to są liczba punktów i je sobie wpisujecie tutaj w tym środkowej części. A dookoła macie różne kolorowe ikonki, to są umiejętności tego konkretnego jakby czy muzyka, czy członka ekipy waszej zespołu i bierzecie te kolorowe kredeczki i te kółeczka w tych kolorach sobie zakreślacie. Jeśli dwóch członków waszej ekipy na tych sąsiadujących, na tych skrajnych punktach ma ten sam kolor, czy na przykład tu i tu byłby ten sam kolor, dostajecie taki bonus, taki jakby synergii, wtedy sobie to skreślacie, jedną z tych miejsc na dole, w zależności od tego, jaki kolor był tym takim wspólnym,
Jedną z tych sekcji sobie wykreślacie i znowu możecie zdobyć bonusy za kolumny albo za wiersze. Niektóre z tych pól na waszej planszy mają takiego dolara jakby z gwiazdką. To znaczy, że tutaj nic nie możecie sobie wpisać albo zaznaczyć, chyba że to pole odblokujecie. Na przykład tutaj na turnę nie możecie pojechać do niektórych miejsc, ale są takie bonusy jak ten, tutaj znaczek dolara, czy ten, czy tutaj macie pieniążek, czy tu macie pieniążek. Jeśli ten bonus dostaniecie, taką sekcję sobie możecie wykreślić i wtedy możecie już tego miejsca na waszym arkuszu używać. Więc trzy sekcje są z kart, sekcja z tymi albumami, z pojechaniem na turnę, czy tutaj z tymi takimi jakby synergiami między muzykami, te odkreślacie z bonusów. Na samym końcu gry tu jeszcze macie takie mnożniki, które też możecie zdobyć i wtedy taki mnożnik, jeśli zdobędziecie, to jeśli wpisujecie sobie w tą część z waszą ekipą jakiegoś muzyka, to na przykład byśmy mieli ten mnożnik razy 4 odblokowany, to wtedy dostajemy nie 4, tylko 4 razy 4, 16. Ten muzyk miałby aż tam na 16 punktów i sobie ten mnożnik odkreślacie, że został już zużyty. Na samym końcu gry z tej sekcji z drużyną, może to nie gra fantazy, z zespołem waszym zdobywacie tyle punktów, ile wszyscy ci członkowie waszego zespołu punktów tutaj mają napisane. Te gwiazdki no to są za zrealizowane cele. Tutaj macie tą część no to za te harmonie. Żółta za wiersze, kolumny, jeśli mamy punkty narysowane w tej żółtej sekcji. Tutaj ta niebieska to są single i albumy, które uda wam się nagrać. Mnożycie liczbę singli razy liczbę albumów i tyle punktów zdobywacie. No i też jakieś ujemne punkty z tej sekcji porażek. Jeśli jakieś porażki były, no to dojmujecie punkty i to jest wasz wynik. Gracz, który zdobędzie tych punktów najwięcej, wygrywa. I tak wygląda rozgrywka, jeśli chodzi o tryb wielosobowy. W rozgrywce solo gra wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że zawsze w grze solo nie ma podziału na weekend i na tydzień, tylko w każdej swojej turze dociągacie dwie karty z tej talii. Macie jakieś dwie karty, jedną z nich wybieracie, taką akcję wykonujecie, tutaj określacie, drugą kartę odrzucacie. Kolejna tura, znowu dwie karty i znowu dwie karty i znowu dwie karty. Możecie w dowolnym momencie zamiast tych dwóch, które dociągnęliście, zdecydować się na dobranie trzeciej. Jeśli dobierzecie trzecią, to jest taki trochę push your luck, bo zależy co wam się trafiło. Jeśli wszystkie trzy karty są tego samego typu niebieska sekcja, żółta sekcja, ona ma swoje nazwy, już teraz nie pamiętam, albo jakiś typ waszego tutaj członka waszej ekipy. Trzy różne typy kart, wybieracie jedną z nich, jaką chcecie, taką akcję możecie wykonać. Jeśli wszystkie są trzy tego samego typu, też wybieracie jedną z nich i wykonujecie. Ale jeśli byłyby tu na przykład dwie karty członków ekipy i żółta taka karta, to wtedy, jeśli są dwie takie same karty, znaczy dwie karty tego samego typu, jakaś jedna inna, musicie wybrać tą jedną inną. Jeśli zdecydowaliście się wybrać trzecią kartę, to jest ten moment też, kiedy wy w grze solo możecie zrealizować cel. Wybieracie jeden z celów i możecie zdobyć za niego punkty. Zawsze ten czwarty i tak będzie odrzucony. Jeśli zdobędziecie punkty za ten czwarty, no to po prostu zaznaczacie sobie to, co tutaj na waszej planszetce, dostajecie bonusową akcję, tą kartę odrzucacie, uzupełniacie nową. Jeśli pierwszy, drugi lub trzeci cel uda wam się zrealizować, to ten czwarty też i tak zostanie odrzucony. No i wtedy uzupełniacie nowymi celami stali i gracie sobie dalej. W grze solo gra kończy się również wtedy, kiedy ta talia się wyczerpie. Jeśli ta talia stała się wyczerpie i nie możecie dobrać dwóch kart, no to też odpala się koniec rozgrywki, podliczacie punkty i porównujecie sobie z tabelką na końcu instrukcji. I tak wygląda rozgrywka w tą grę. Przejdźmy sobie do podsumowania. No więc Draft and Ride Record, plusy tej gry. Proste zasady, dla kogoś może to nie być plus. Dla mnie w takich wykreślankach ja nie szukam jakichś mega skomplikowanych, nie wiadomo jakichś zasad. Fajnie jak ta gra ma proste, intuicyjne zasady i tutaj tak jest. Właściwie macie karty, wybieracie kartę, zaznaczacie odpowiednią sekcję na planszy i tyle. Ale kolejny plus wiąże się z tym pierwszym. Mimo prostych zasad jest tutaj bardzo dużo przyjemnych kombosów i często zaznaczenie jakiejś rzeczy na planszy daje wam bonus w postaci innej akcji, które możecie wykonać. Zaznaczenie tej innej akcji daje wam kolejny bonus i kolejny bonus. I to jest mega satysfakcjonujące. Ja lubię takie gry właśnie, w których się wykreśla coś, gdzie macie takie poczucie, że super wam się udało coś zaznaczyć, coś wykreślić, dostać bonus, gdzie go zaznaczyć, znowu coś dostać, znowu coś zaznaczyć. To jest bardzo, bardzo fajne.
Podoba mi się idea draftu, bo draftujemy z kart. Jeśli gracie solo, no to jest trochę inaczej, bo zawsze dobieracie dwie lub możecie dobrać tą trzecią kartę, tak jak pokazywałem, omawiając zasady. Jeśli gracie więcej osób, w sensie nie solo, ale z innymi graczami, no to sobie te karty draftujecie. Ale też jest fajnie, że są te wspólne karty celów, o które w jakiś sposób się ścigacie. Staracie się je zdobyć, no bo jeśli ktoś, jakiś gracz zdobędzie, a wy nie, no to ten cel będzie odrzucony. Także to jest spoko. Podoba mi się wariant solo, mimo że jest tylko grom na punkty, bo nie mamy tutaj żadnej automy, no to w tym wariancie solo jest troszeczkę są zmienione zasady tego draftu, że zawsze właśnie dobieracie dwie karty, możecie dobrać też trzecią, ale tak trochę na zasadzie takiego push your lucka, bo nie wiecie, jaka ta trzecia będzie, bo z tych trzech, jeśli te trzy karty są te same lub całkiem różnych typów, możecie wybrać, którą chcecie, ale jeśli dwie karty są tego samego typu, no to musicie wybrać tą trzecią, która jest inna. Jeśli wybieracie trzecią, no to wtedy możecie też dobrać czy spełnić kartę celu. Także ten wariant solo, mówię, mimo że na końcu podliczacie punkty i jakby patrzycie, jak wam poszło zgodnie tam z tabelką w instrukcji, przyjemnie się gra. Przyjemnie zrobiony ten draft. Nie zawsze draft jest fajnie otworzony w wariancie solo. No tutaj gra się solo przyjemnie. No i ostatnia rzecz jakby z takich plusów, no to bardzo podoba mi się temat gry. Jest sobie oryginalny. Takich gier muzycznych, czy w takim świecie muzycznym aż tak dużo nie ma. Ostatnio grałem w House of Fado, no to taką grę też gdzieś tam trochę wokół tematu muzyki się kręcącą, ale ogólnie za dużo gier muzycznych nie ma. W moim życiu muzyka zawsze stanowi jakiś bardzo ważny aspekt. Nie to, że ja bym na czymś tam grał, ale jakby słucham muzyki dużo, zawsze słuchałem bardzo dużo muzyki. Zresztą możecie zawsze widzieć te płyty winylowe gdzieś tam za moimi plecami, więc tematyka tej gry bardzo mi siadła. Jakie są minusy tej gry? Taki, powiedziałbym, największy, no to jest taki, że ta gra w żaden sposób nie jest jakaś taka wyjątkowa czy jakaś nadzwyczajna. Jest to po prostu wykreślanka i powiedziałbym, że kolejna, taka po prostu kolejna wykreślanka na rynku. Przejdę do tego troszeczkę później jeszcze, ale tu nie ma jakichś takich rzeczy, które was jakoś szczególnie zaskoczą. Macie jakiś symbol na karcie, coś tam sobie zaznaczacie, to wam daje jakieś kolejne tam bonusy. Zaznaczacie sobie te bonusy pewnie w innym miejscu na waszej karty, którą macie. No i na końcu liczycie punkty i tyle. Kolejny minus taki, że ja bym wolał mimo wszystko sucho ścieralne plansze. W niektórych wykreślankach teraz to się staje może nie standardem, ale są wykreślanki, gdzie są właśnie sucho ścieralne plansze. I ja zawsze taką opcję wolę, bo raz, że dzięki temu pudełku może być mniejsze, bo jest mniej papieru, a dwa, że no nie wiem, no lubię sobie tam mazać, potem na końcu zgumować i tyle. Jednak gry, które mają arkusze papierowe, na których się wykreśla, zawsze gdzieś jest to widmo, że te arkusze się skończą. Oczywiście można je pewnie za darmo sobie wydrukować ze strony wydawcy, no ale ja na przykład nie mam kolorowej drukarki, więc jak musiał coś wydrukować, to by było to czarno-białe, no jest jakaś komplikacja. Jak są sucho ścieralne, zawsze jest łatwiej. I trzeci taki minus, no to jest męczący trochę setup tej gry, jeśli gracie w różnym składzie osobowym. Dlatego, że tutaj jest tak, że jest bardzo dużo kart w pudełku, ale odpowiednie karty musicie wtasować, jeśli gracie w odpowiednim składzie osób i te karty mają tam rysuneczki, że 2+, 3+, 4+, 5+, im więcej graczy, tym więcej kart. Więc jeśli na przykład gracie zawsze w tym samym składzie, no to spoko, sobie tą talię raz przygotujecie i potem tylko tasujecie i gracie. Ale jeśli na przykład raz byście grali solo, a raz graliście w 3 osoby, a raz w 5 osób, a potem w 2, no to ciągle trzeba karty wyciągać, wtasowywać, to jest trochę upierdliwe. Ja powiem tak, ta gra jest taka dosyć specyficzna, dlatego że ja kiedy ją zobaczyłem i poczytałem instrukcję, zobaczyłem sobie to planszę, stwierdziłem, kurczę, no kolejna wykreślanka, okej, no coś wykreślam, coś zaznaczam, jakieś bonusiki, to już takich gier było dużo, że tu zaznaczę, tu dam bonus, tu zaznaczę, tam mam bonus, niby jest ten temat muzyczny, ale sumarycznie macie tam tych 6 czy już nie pamiętam, 6-7 obszarów, kilka obszarów w razie na planszy, gdzie coś zaznaczacie, coś wykreślacie, coś skreślacie, coś dostajecie, więc jakichś innowacyjnych rozwiązań nie ma. Ale mimo tego grało mi się bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy to jest kwestia jakby tej prostoty mechanik, że po prostu ja mówię o graniu solo w każdym razie, że dobieram dwie karty, z tych dwóch wybieram jedną akcję, coś zaznaczam, coś dostaję, ale mimo tego jest troszeczkę opcji do kombinowania, zwłaszcza na tej części, gdzie mamy muzyków, no bo oni też kolorem mogą się ze sobą odgrywać, dzięki temu w tej części, gdzie mamy tę harmonię, no to sobie tam zaznaczamy dodatkowe rzeczy, ale no nie wiem, no taka spoko, no bardzo przyjemna, bym powiedział, relaksująca gra, bo kombinowania jest tutaj całkiem sporo, ale nie za dużo. To nie jest taka wykreślanka, która was wymęczy czy wykończy, przy której teraz musicie po prostu zwoje wasze wymęczyć. Więc gra się bardzo przyjemnie, nie gra się jakoś super długo, a jednak te decyzje tutaj są i trzeba się zastanowić, zwłaszcza grając solo, właśnie czy dobrać tą trzecią kartę, czy jednak z tych dwóch wybrać, kiedy zrealizować któryś cel, bo te cele też odpadają w tych momentach, kiedy dobieramy trzecią kartę. Także nie wiem, no po prostu ciężko to jakby namacalnie powiedzieć dlaczego, ale grało mi się w tą grę dużo przyjemniej i dużo fajniej niż
sugeruje na przykład instrukcja, czy to, co widzę na pudełku. Bo według pudełka instrukcji wychodzi na to, że to po prostu kolejna wykreślanka, a kiedy się w nią grało, no to to było bardzo, bardzo fajne. Czy to chodzi o tematykę, czy właśnie tą prostotę zasad, ale jednak taką, która pozwala na kombinowanie, nie wiem, ale grało mi się w Draft and Write Record bardzo fajnie. Jeśli lubicie wykreślanki, no to polecam wam się z tą grą po prostu zapoznać. Po prostu ona nie wyszła i obstawiam, że nie wyjdzie, bo u nas jakiś taki moda na wykreślanki gdzieś tam, mam wrażenie, się już skończyła. Ale jeśli gdzieś ta gra wpadnie wam w ręce, to polecam sobie zagrać, bo no kurczę, przyjemnie się w nią po prostu gra. I myślę, że o to chodzi w takich wykreślankach. Ja po takich grach nie spodziewam się jakiegoś, nie wiadomo, jakiegoś szału 10 na 10 i teraz wypieków na twarzy. Po prostu chodzi o to, żeby przyjemnie się grało, fajnie się kombinowało, fajnie się to wykreślało i miałeś jakąś satysfakcję z tego i dokładnie tak jest w tej grze. To tyle. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam zawsze do tego, będę bardzo szczęśliwy, jeśli tak zrobicie. Odwiedźcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Linki będą w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!